Dzień dobry, Oliwia. Dzień dobry. Witam Ciebie serdecznie na kolejnej lekcji w Banku Talentów. Jak się czujesz jako młody talent dzisiaj? Dobrze. Dobrze? Samopoczucie bardzo dobre, tak? To najważniejsze. Też musimy o to dbać. Zacznijmy od tego, że bardzo ważną rzeczą jest samopoczucie. Bo tak jak rozmawialiśmy, no niestety następuje integracja naszego organizmu z instrumentem. Zwłaszcza z naszym instrumentem. Wszyscy instrumentaliści mają ten sam problem, ale niektórzy, no nazwijmy to, ten wkład organizmu, ciała jest mniejszy. Na instrumentach dętych ogólnie ten wkład jest zdecydowanie większy. Na dzisiejszych naszych zajęciach, na dzisiejszym spotkaniu proponowałbym, żebyś zaprezentowała mi, jak ćwiczysz na przykład jakiś utwór. Jaki jest twój taki proces ćwiczenia, jak do tego podchodzisz, żebyśmy się, mówiąc tak w uproszczeniu, nauczyli ćwiczyć sami. Czyli ta samokontrola plus wszystkie elementy takie, które ty sobie aplikujesz, żeby ten utwór samemu we własnym zakresie ćwiczyć. Dobrze? Może coś zagraj, żeby, bo ponieważ waltornia jest zimna, parę dźwięków na rozgrzewkę, dosłownie jakichś takich pierwszych i widzę, masz przygotowany utwór. Co byś chciała wykonać dla nas? Tą trzecią część. Trzecią część, świetnie. Może nie grajmy jej całej, może ja po prostu w pewnym momencie przerwię ten utwór, ale będziemy na bazie tego utworu po prostu uczyć się uczyć. O tak to powiem w uproszczeniu. Dobrze? No to zaczynajmy. Bardzo proszę. Czyli ten utwór mam zagrać? Tak jest. Tylko na początku zagraj sobie parę dźwięków, żebyś się rozgrzała. Tak jest. Myślę, że wystarczy, że już jesteśmy troszeczkę rozgrzani, ponieważ instrument był zimny. Zawsze jak będziesz gdzieś wchodziła, czy powiedzmy na jakąś prezentację, to ważne jest, żeby sobie gdzieś parę dźwięków kontrolnych, takich rozgrzewających, zagrać przed samym wejściem. To na pewno pomaga, prawda? A później już koncentracja i gramy. Zaczynamy zatem. Świetnie, dziękuję. Bardzo dobrze. Widać, że ten utwór jest przez ciebie już nauczony, jest przygotowany. Teraz co byś poprawiła w swojej grze? Szybkość może? Szybkość? Nie, to jest jakieś takie moderato. To wydaje mi się, że już szybciej nie musimy grać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może się mylę. A jak ci się podobała precyzja gry? No to też by trzeba było poprawić. To też by trzeba było poprawić, prawda? Tą precyzję gry. No to jest taki element, który gdzieś jest bardzo ważny, bo ta precyzja gry będzie nam towarzyszyła przez całą naszą drogę jako dla ciebie jako waltornistki. Bo w momencie, kiedy będziesz grała na egzaminach, na takich momentach progowych, sprawdzających, czyli na jakichś przesłuchaniach, popisach, później egzaminach, przez cały proces edukacyjny, to jest coś takiego, że musimy na takim egzaminie postarać się zagrać jak najbardziej precyzyjnie, żeby tych obcych dźwięków, tych dźwięków, jak my to ładnie mówimy, kiksów, było jak najmniej. No i tutaj ten cały proces ćwiczenia, który mamy, jest niezmiernie istotny, bo ten proces ćwiczenia robi nam
właśnie ten element precyzji. Ja bym proponował, żebyśmy wrócili teraz do wolnego grania i pograli ten utwór z taką dużą świadomością wysokości i punktów, w których znajdują się dźwięki. Mhm. Zobacz, zaczęłaś tu utwór i w tym miejscu już ten przedtakt był taki troszeczkę niekoniecznie ładny, prawda? Uśmiech się pojawił, więc od razu wiadomo, że chyba to, co mówię, jest właściwe. A to jest pełna ćwierćnuta przedtaktu i mamy skok sekstowy, dosyć duży skok. Musimy sobie ten skok zrobić, czyli... Zauważ, mamy przez dwa takty przedtaktowe dosyć duże skoki. Najpierw jest to skok sekstowy, później jest to skok trytonowy, a później septymowy. I to są dosyć takie, no, powiedzmy, momenty, ty nie jeździsz samochodem, ale ci, którzy jeżdżą samochodem, na przykład czy twój tata, mama, to jak dojeżdża do skrzyżowania, to gwarantuje ci, że to jest taki moment podwyższonej uwagi, podwyższonej gotowości, to skrzyżowanie. Wiesz? Ponieważ na skrzyżowaniu może się coś stać. Tam może ktoś wyjechać z boku, ktoś wyjść na przejście dla pieszych, ktoś skręcić nieoczekiwanie. I skrzyżowanie jest takim momentem dla kierowcy tak zwanej podwyższonej gotowości. I ja to też nazywam, że takie, jak mamy takie trudności, czyli na przykład jakieś troszeczkę większe skoki w utworze, to jest to taki rodzaj naszego skrzyżowania, że musimy tą naszą uwagę podnieść na to, żeby te skoki nam wyszły. Zagrajmy wolniej, Oliwia, proponuję, wolniej, zdecydowanie wolniej, ale żeby trafić bardzo precyzyjnie w te dźwięki, uchwycić te skoki bardzo precyzyjnie, prawda? Próbujemy. Świetnie. Na razie zostawmy. Bardzo dobrze, tylko gdybyś na tym dolnym dźwięku powiedziała albo zgłoskę ta, albo da do instrumentu. Nie grała na zasadzie tylko dmuchnięcia powietrza, tylko powiedziała do instrumentu takie wyraźne da i przytrzymała słupem powietrza, ok? Dobrze. Pytanie, jak się grało? Dobrze. Dobrze, lepiej, prawda? Tak. No bo ten dźwięk wtedy, ta podstawa tego dźwięku była zdecydowanie lepsza u nas, prawda? Więc moja propozycja jest taka, żebyś w tym kierunku zaczęła sobie ćwiczyć. Dobrze? Żebyś dokładnie w tym kierunku gdzieś próbowała zagrać. Dobrze, teraz zagrajmy to bardzo głośno, jeżeli mógłbym cię prosić. A też tak wolno? Czy... Też tak wolno. Ale bardzo, bardzo, bardzo głośno, dobrze? Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. Na razie będziemy pracować tylko na tej frazie pierwszej. Zauważ, jak grałaś głośno, zaczęło być coś takiego jak lepsze prowadzenie dźwięku, taki element. I wtedy to prowadzenie dźwięku co powodowało? Że ta precyzja... No była lepsza. Była lepsza. Czyli jakby to dmuchanie lepsze, pamiętaj to, co żeśmy już rozmawiali na poprzedniej lekcji. Gramy na instrumencie dętym. Dmuchamy w ten instrument. Nie boimy się tego. A najpierw musimy na tym etapie początkowym, naszym etapie początkowym, nauczyć się bardzo dobrze, prawidłowo, bez obaw dmuchać w instrument. Tak, to jest nieszczęśliwe powiedzenie, to dmuchać w instrument, ale jakby, no wiadomo, wdmuchiwać prawidłowo powietrze, ten wydech nasz, który jest naszym dźwiękiem, prawda? Dobrze, zagrajmy wobec tego teraz w takim tempie, jakie ty proponujesz, czyli troszeczkę chciałaś szybciej, prawda? Mhm.
Próbujmy. Świetnie, bardzo, bardzo dobrze. I teraz zobacz. Była prędkość taka, jaką chciałaś, a do tego co dodałaś? No tą precyzję chyba. No tą precyzję, czyli dmuchanie, czyli prowadzenie dźwięku. I co nam wyszło? Bardzo ładna prezentacja. Od razu nam wszystko automatycznie, wszystko nam wyszło, no, perfekcyjnie 100%. Tak? W ten sposób dobrze by było, żebyś miała już taką świadomość ty na samym początku, ty sama, żebyś każdy utwór starała się w ten sposób grać. Samemu. I też ćwiczyć. A jeżeli mamy te skoki, to one są problematyczne, to w tym momencie zaczynamy taki fragmencik gdzieś nad nim sobie pracować. Czyli właśnie skoki sekstowe, septymowe, prawda? W ten sposób. I tu próbujemy rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużego, dużego takiego wdmuchiwania pełnego w instrument powietrza i pracy nad, nad brzmieniem, nad dmuchaniem w instrument. Dobrze? Dobrze, mamy to. Zagrajmy wobec tego dalej, drugą zwrotkę od tego momentu, jakbym cię mógł poprosić. Dobrze? To jest to samo, tylko już dalej i może wejdźmy sobie na powtórkę. I zróbmy repetycję. W sensie, że od którego momentu? Zobacz, spójrz. Zacznijmy już tą drugą część stąd. Mhm. Wejdźmy na pierwszą woltę i zróbmy repetycję, dobrze? Mhm. Dobrze? Dobrze. Stąd, czyli jakby od początku, dobrze? Wszystko jasne i wejdźmy na drugą woltę. Znowu mamy jakieś takie momenty, które wylej wodę, które gdzieś nam w jakiś sposób troszeczkę gdzieś zaczynają sprawiać problem. Czyli na przykład tutaj ten skok na górę, prawda? Najlepiej taki skok oktawowy i takie wejście na górę, najlepiej zrobić coś takiego, żeby sobie zagrać znowu wolno. Czyli jakby znowu dochodzimy do tego tematu, że musimy sobie spokojnie jakby ustawić te dźwięki, można to tak określić. Zobacz, jak ja wolno zagrałem, prawda? Po to, żeby sobie tak skoncentrować się na tych dźwiękach, żeby je spokojnie ustawić w tych punktach, które one gdzieś tam są, prawda? A więc ja bym też proponował, żebyś zagrała dokładnie tak samo ten takt, bardzo od tego momentu, bardzo, bardzo, bardzo wolniutko. Próbujemy? Dobrze? Dobrze, dobrze. Jeszcze raz wolniej. Thank you.
Tak, teraz jest zdecydowanie lepiej, prawda? I zacznijmy od tego miejsca tu. Dokładnie to, co na początku. I zagrajmy do końca. Świetnie. Jak się grało? Lepiej. Lepiej, zdecydowanie lepiej, prawda? No to jest właśnie ten etap, o którym rozmawiamy, czyli etap indywidualnego ćwiczenia, prawda? On jest bardzo niezmiernie istotny, żebyśmy my kontrolowali też ten proces ćwiczenia. My sami. Tak? Mhm. Dobrze, zagrajmy wobec tego całą część, trzecią część, od początku do końca, w takim tempie, jakim uważasz, że nie będzie żadnych niespodzianek, żeby było to najbardziej możliwie precyzyjne. Z tą powtórką? Z tą powtórką może być. Jeszcze raz. Jeszcze raz, spokojniutko. Wylej wodę, bo tam słyszę, że jakaś woda się nam też zebrała. Dobrze. Jak prosiłem cię, żebyś zagrała cały utwór, to specjalnie powiedziałem coś takiego, że dobierz tempo takie, które będzie gwarantowało nam największą precyzję. Mhm. Czy nie uważasz, że tempo było troszeczkę jeszcze za szybkie? Było, no. Było. Było. Prawda? No bo chcemy grać już szybko, chcemy wszystko zagrać szybko. Dzisiejsze czasy wymuszają na nas to, że wszystko musi być bardzo szybko, szybko już. Ale uwierz mi, że cały proces nauczania na waltorni nie jest taki szybki. To jest wręcz taki proces, jak ja bym to nazwał, rzemieślniczy. Czyli ten proces jest bardzo, bardzo wydłużony. Dlatego wiele osób, nazwijmy to, ma problemy z tym takim konsekwentnym podążaniem tą drogą waltorni. Bo ten rozwój następuje taki krok po kroku, nazwijmy go, prawda? I on nie jest taki oczywisty, że od razu nam wszystko wychodzi na tym instrumencie. Więc musimy sobie cofać się niekiedy ten krok w tył, po to, żeby zrobić jakby szybciej później dwa kroki naprzód. Tak? Proponuję, żebyśmy zagrali wolniej i żebyśmy jeszcze popracowali nad tą drugą częścią, która jest o bardziej skomplikowana odtąd i skupili się tu na tym takcie, gdzie jest rzeczywiście ten skok na ten górny rejestr, prawda? I druga wolta, czyli gramy stąd, wracamy na początek i gramy na drugą woltę. Dobrze?
Tak, bardzo dobrze. Wylej wodę, bo znowu zaczęła się gdzieś pojawiać nam woda. Oliwia, ogólnie bardzo dobrze, natomiast cały czas mamy problemy z tym ostatnią, z tą drugą woltą, z tym podejściem. Tam nawet nam się zdarzyła jakaś tam pomyłeczka, nie ten dźwięk zagraliśmy. To nie jest istotne tak bardzo, tylko ważne, żebyśmy gdzieś w głowie ułożyli sobie świadomie ten synchron, prawda? Z palcami i skryciem tutaj, jak to przebiega. Dobrze? Zagraj tylko drugą woltę, bym poprosił ciebie, a z podejściem od tego taktu i wejście na drugą woltę, dobrze? Żebyśmy tutaj dokładnie mogli wiedzieć, jakie to są dźwięki, zwłaszcza w tych drugich, w tej drugiej części taktu. Ok? Dobrze, próbujemy zatem. To inaczej, to zagraj takt wcześniej, ze skokiem oktawowym CC. Dobrze, zagramy razem. Tutaj zauważ, tu jest problem z tą taką alteracją i z tym taktem, prawda? On jest takim taktem, no nazwijmy to niewdzięcznym troszeczkę, prawda? Bo jest taki, że jest bardzo trudny. I ten takt musimy zagrać bardzo wolno. Zagrajmy tylko drugą woltę jeszcze raz i po dźwięku dokładnie, żeby znaleźć miejsce, punkt tych dźwięków, które się tam znajdują. Od C. Tak? A proponowałbym, żebyś przed wysokim dźwiękiem nie robiła oddechu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak? Dobrze. Wylej wodę. Cały czas gdzieś tam nam ta woda się zbiera w instrumencie. Spokojnie, żeby wszędzie pozbyć się wody. I zagrajmy jeden raz na zakończenie lekcji ze wszystkimi tymi realizacją maksymalną tych uwag, które gdzieś tam prosiłem, żebyś zrealizowała. Dobrze? Od początku. Od początku. Thank you.
tak zostawmy. Bardzo dziękuję. Czy podobało ci się teraz to przegranie? Gdyby nie jedno wejście na to E w górne, prawda, byłoby świetne moim zdaniem. Moim zdaniem, tak? Ale bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy, duży progres, prawda? Świetnie. Gratuluję ci, dziękuję za dzisiejszą lekcję i do zobaczenia na następnej, tak? Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.